Hejka, hejka, witamy Was bardzo serdecznie, jestem Marta, Krzysiu i jesteś na kanale Enjoyment Family, a dzisiaj poruszymy pewien ważny w ostatnim czasie temat. Temat ekogroszku, jak oszczędzić używając go, jak zmniejszyć jego spalanie i jak zaoszczędzić ogólnie na ogrzewaniu. My Wam tutaj pokażemy kilkanaście naszych sposobów, które wypracowaliśmy przez kilka lat. Wiadomo, że to są przykłady, nie musicie wszystkiego od razu u siebie, że tak powiem, zamontować, wykorzystać. Część możecie wprowadzić od razu, część możecie sobie ułatwić. Część, także... na przykład niektóre rzeczy możecie zrobić za rok, jak już będziecie mieli załóżmy pieniądze na to, żeby znowu zrobić coś nowego, tak jak my to robiliśmy, bo my nie wszystko od razu kupiliśmy. Całość trwała gdzieś około 3 lata, a teraz jest szczególnie ważna, więc od razu podzielimy się taką naszą wiedzą, żeby uchronić Wasze portfele od jakichś dodatkowych kosztów. Pierwszą rzeczą, do której sobie przejdziemy, to będzie czyszczenie pieca. To jest jeden z ważnych bardzo punktów, z tego względu, że na naszym piecu zauważyłem, że mamy około 20% gdzieś tak mniej schodzi węgla, gdy czyścimy piec regularnie. Co tydzień właściwie. Nie chodzi o to, żeby wybierać cały popiół z niego i tak dalej, żeby się jakoś przemęczać, ale żeby przeczyścić mu tam wszystkie te przeloty, przez które przechodzi ciepłe powietrze, przez które nagrzewa się ten piec. Tam trzeba to wszystko dobrze wyczyścić, z tego względu, że jak się pojawi tam na tym cały taki popiół, taki osad, to robi taką warstwę izolacyjną i w tym momencie piec nie nagrzewa się tak szybko, jak... tak jak powinien, tak mocno. Tak. I tak szybko, jakby mógł, no nie? Bo w tym momencie, żeby nagrzać taki piec, który jest już brudny, to po prostu więcej tego węgla schodzi, no nie? Więc warto jest przeczyścić tam wszystkie miejsca. Kotły tych wyższych klas mają to do siebie, że mają mnóstwo tych półeczek, zakamarków, przez które to powietrze przepływa, aby być bardziej wydajne. I trzeba na to zwracać uwagę. Druga rzecz to po prostu bezpieczeństwo też, bo uchraniamy się przed jakimś zapaleniem sadzy i tak dalej, i tak dalej, więc to jest bardzo ważne. Kolejnym aspektem, dalej w kontekście pieca, to po prostu jego dobre ustawienie. Konfiguracja. Tak. Mi pomagał w tym przyjaciel, tak? Grzesiu, bardzo Ci dziękuję. Ja też. W ogóle myśmy mieli pierwszy raz styczność z takim piecem, bo ja wcześniej miałem inny piec całkowicie w domu rodzinnym i w tym momencie przy takim piecu ja nad nim umiałem go rozpalić. Tak mi właśnie Grzesiu pokazywał wszystko, jak go prawidłowo rozpalić, jak ustawić go, żeby on dobrze działał. Ale na przykład w tym roku przy nowym węglu pojawiło nam się coś takiego, że nie do końca spalało po prostu i zostawały małe węgielki w popiole, no nie? I w tym momencie to też jest strata, no nie? Bo nie przepali nam się cały węgiel, więc w tym wypadku, że się nam zaproponował, co powinniśmy zmienić, od razu zrobiły efekt, więc jeśli macie takiego kogoś, kogo możecie się po prostu zapytać. Tak, bo nie podamy Wam tutaj parametrów z prostych przyczyn. Wszystko zależy od metrażu domu, od wielkości pomieszczeń, od rodzaju styropianu, od grubości styropianu, rodzaju pustaka, z którego jest zbudowany dom. Wszystko ma po prostu wpływ, czy macie podłogówkę, czy od węgla, bo czasami możecie mieć w sezonie inny węgiel i też potrzebujecie troszeczkę to zmodyfikować, żeby jak najwięcej z tego pieca zyskać. No tak, nie? Żeby ta wydajność była na najwyższym poziomie, a strata węgla na najniższym. Dobre ustawienie pieca to jest klucz do sukcesu, żeby nie marnować tego, co tam gdzieś się nie dopali. Warto się kogoś zapytać mądrzejszego, bo po prostu my testując to, jak ja bym to chciał robić sam, to bym to robił załóżmy, nie wiem, miesiąc, dwa, zanim bym doszedł do tego, co kolega mi po prostu powiedział tak od razu, no nie? On ja mu powiedziałem, co się dzieje, on od razu mi powiedział, co muszę zmienić i od razu zadziałało, więc nie ma sensu kombinowania, tylko lepiej zapytać się kogoś mądrzejszego w tym temacie. Tak, bo tutaj metoda prób i błędów może Was trochę kosztować, a tutaj my mamy akurat to szczęście, że mamy turbofachowca przy sobie, który po prostu, wie wszystko i potrafi zareagować w odpowiedni sposób. Konfiguracja pieca jest też mega ważna, żeby po prostu nie tracić tego węgla, żeby on się nie spadał po prostu do popielnika, no nie? Tak, no bo wiadomo, że tego nie odzyskamy, drugi raz tego nie spalimy, nikt tego węgielka nie będzie wybierał, no bo generalnie w kopciuszka się nie bawimy. Kolejna rzecz, jeśli jesteśmy już przy piecu, jesteśmy jeszcze w kotłowni, to kolejna rzecz to jest suchy ekogroszek. Bo my kupujemy w workach ekogroszek, mamy taką możliwość, że możemy kupić sobie go w workach, nie taki jakby sypany. Te worki tydzień przed albo dwa tygodnie przed tym, jak zamiar mam uzupełnić później zbiornik, ja sobie je pootwieram i w tym momencie one dostaną powietrza, ta cała wilgoć odparuje z tego węgla. A to jest dlatego dobre, bo później nic nam tam w środku też nie rdzewieje, ten węgiel spala się lepiej. Tak, boiler. My mamy możliwość grzania boilera. To się u nas nazywa, nie wiem, to chyba tak się nazywa. Zarówno prądem, jak i ekogroszkiem. Tak. No nie? Tylko, że ja zauważyłem, że jeśli ja grzeję boiler ekogroszkiem, to w tym momencie tego ekogroszku idzie mi bardzo dużo, no bo w tym momencie reguluje to tylko konfiguracja pieca. Ten boiler podgrzewa się za każdym razem, kiedy my, załóżmy, odpuścimy trochę
ciepłej wody. Chcecie nalać wodę do szklanki, chcecie tak. umyć sobie dłonie, bo spuściliście wodę w toalecie i potrzebujecie ją umyć. Dużo takich sytuacji, gdzie wylewamy po prostu troszeczkę wody, a boiler dostaje sygnał, że musi dogrzać to, co się do niego dolało. Zgadza się. I wszystko jedzie. Cały czas boiler idzie, no nie? W tym momencie my sobie kupiliśmy takie urządzenie, którym czasowo sobie sterujemy boilerem, ale mamy go w tym momencie przepięty... To jest trudne słowo. Tak, mamy go w tym momencie przepięty na prąd. Żeby ten prąd nie był, załóżmy, drogi, no nie? Że wiadomo, że prąd też jest drogi, że jak będziecie, włączycie boiler na cały dzień, to też wam dowali wtedy rachunek, no nie? Dlatego my kupiliśmy sobie takie urządzenie, że grzejemy wodę po prostu 3 razy dziennie. Tak. 3 razy dziennie mamy rano, po południu i wieczorem. I ono się włącza, załóżmy, tam chyba jest około godziny na każde włączenie, czyli 3 godziny w ciągu dnia idzie nam grzanie wody. Tak. I to nam wystarcza, żeby nagrzać wodę do tyle. Rano Marta ma gorącą wodę, żeby umyć sobie, załóżmy, głowę, jeśli potrzebuje, no nie? Tak. Czy coś w tym stylu, jeśli chcemy się okąpać i tak dalej. Po południu mamy ciepłą wodę. Gdy robi się obiad i wieczorem po prostu do kąpania. Mhm. U nas się to sprawdza, godziny musicie dopasować do siebie, natomiast jest to o wiele tańsze. I zapytacie, powiecie, że o dobra, zaoszczędziliście na jego groszku, ale prąd i tak poszedł do góry, znaczy rachunek za prąd poszedł do góry, bo jednak grzejecie tą wodę tym prądem. No otóż w przeliczeniu robiliśmy i tak, w przeliczeniu worków i oprócz tych worków ekogroszku, to tego czasu, bo trzeba częściej załadowywać podajnik, trzeba częściej czyścić piec i te wszystkie rzeczy, to zdecydowanie taniej, wygodniej i milej po prostu dla nas jest grzać go prądem. Zwłaszcza, że tak jak mówię, gdyby nie ta opcja z tym czujnikiem, który ci go włącza, to by się to nie opłacało na pewno. To wtedy bardziej opłaca się grzać ekogroszkiem tą wodę. Jeśli nie macie tego sterowania, że te 3 razy się w ciągu dnia włącza, czy tam 4, ile potrzebujecie. Tak, tak, tak. No bo to właśnie to jest ten jeden przedmiot, który pozwala nam zaoszczędzać. No bez niego przepięcie tylko i wyłącznie na całodobowe grzanie wody prądem, no to nie ma sensu. Odejdziemy od pieca i tych spraw. To też sprawdzi się przy każdym innym ogrzewaniu. Gazowym, na prąd, kominkowym, jakimkolwiek. Proste, bardzo proste i są to po prostu zasłony. Zasłony, firany, bądź rolety zewnętrzne, bądź jakieś rolety czy tam żaluzje, które macie, zasłaniamy je na noc. Gdy temperatura spada niżej, warto zasłonić okna, szczególnie jeżeli te okna są duże, nie zapominać o żadnym pokoju. Wtedy to ciepło zdecydowanie lepiej trzyma się w pomieszczeniu i nie ucieka przez szyby, bo przez szyby jednak ta strata jest bardzo duża. Tak, to jest jakby największa strata w domu. I sobie to zauważycie, gdy zasłonicie sobie zasłony i załóżmy będzie już, nie wiem, 2 godziny później i wejdziecie sobie za zasłonę, to zobaczycie, jaka tam jest różnica temperatury. Tak. Że tam jest całkowicie, tam jest zimno właściwie, no nie? A w środku macie ciepło, więc ta blokada tej dodatkowej zasłony bardzo dużo daje. Tak. W ciągu dnia blokuje to chociażby nawet firana, więc nie musimy mieć ciemno. Ale gdy, wiecie, nocą ta temperatura spada jeszcze niżej, to warto dosłonić te okna. Zasłaniamy okna, nie zasłaniamy grzejników. Na zasadzie, że cały grzejnik mamy zasłonięty zasłoną i to ciepłe powietrze nie ma jak wyjść. A widziałam w paru domach coś takiego, że po prostu to wygląda estetycznie, ten grzejnik jest zasłonięty. Ktoś nam tutaj powie, że mamy zasłonięty grzejnik w sypialni. No nie, tam jest trochę inaczej zrobione, więc jeżeli ktoś by miał do tego nawiązać, to to jest całkowicie odrębny temat i nasz grzejnik w sypialni grzeje właściwie mocniej niż grzał. Mocniej, no. Bez całej aranżacji, ale tutaj dajemy wam link, więc możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Jeszcze wrócę do tych zasłon, bo u nas automatycznie jeżdżą te zasłony. Tak, to jest super. To jest fajna rzecz dodatkowa, że mamy ustawione, że zasłony po prostu jeżdżą, zamykają się o godzinie tam 7, a o 6 rano się otwierają. Czyli w tym momencie my już nie musimy o tym pamiętać, żeby zasłonić te zasłony, tak, żeby oszczędzać tą energię. Ale gdy nas nie ma w domu, to już automatycznie to samo z siebie działa. Tak samo możecie ustawić rolety zewnętrzne, jeżeli macie. To jest taki specjalny dynks do kontaktu, który wkłada się tam, gdzie podpinamy roletę i on też może działać zdalnie i może działać czasowo, w zależności jak potrzebujecie. To są takie udogodnienia, już wiadomo, że możemy robić to ręcznie, ale jeżeli chcecie o tym zapomnieć i nie musieć pamiętać, aby zasłaniać te okna w pokojach, na przykład których was nie ma, bo załóżmy, nie wiem, jest to pokój gościnny czy siłownia, to taki sprzęt myśli za was. My wam dajemy linki pod spodem do tych sprzętów, o których mówimy. Ten dynks do zasłon, który nam automatycznie zasłania te zasłony, dajemy wam tutaj link do odnośnika, gdzie go testowaliśmy na drugim kanale.
Dla mnie jest to mega fajne. Dla mnie jest to coś, co ja się już do tego tak przyzwyczaiłem, tak, że sobie nie wyobrażam teraz, że to nie jeździ samo. Wiesz, myśmy że... w ogóle test robili latem i nie pomyśleliśmy o tym. A teraz zimą nabrało to całkowicie nowego znaczenia. Udogodnienie, bardzo fajna sprawa i warto czasami poświęcić te kilka minut, nawet jeżeli tego nie macie, bo absolutnie nie musicie tego mieć, ale poświęcić te kilka minut i przebiec się po pokojach i pozasłaniać wszędzie zasłony, bądź skręcić rolety tak, żeby były zamknięte. Kolejną ważną rzeczą, którą u nas pojawiła się dosyć późno, bo my jak weszliśmy do domu, to jeszcze nie wszędzie mieliśmy drzwi i dopiero gdy wszędzie te drzwi założyliśmy, to poczuliśmy też, jaka duża jest oszczędność też na ekogroszku. Z tego względu, że wcześniej całe powietrze uciekało nam gdzieś. Rozpraszało się po pokojach. Tak, i nie było tam jakby takiej stałej temperatury, tylko gdzieś się tam mocniej gdzieś się zagrzało, gdzieś słabiej. A wiadomo, powietrze leci, ciepłe powietrze leci do góry. Także drzwi bardzo ważne, żeby mieć. My nie mieliśmy, teraz już mamy. I zamykanie tych drzwi. Tak, bo jeżeli ktoś ma zamiar nas wyśmiać, przecież ja mam drzwi w domu. Dobrze, ale czy je zamykasz? Mm-hmm. To jest pytanie, ponieważ no, to jest ta sama zasada, jakbyś ich nie miał. Jeżeli drzwi masz po pokojach pootwierane, już nie mówię o tych zapachach z obiadu, załóżmy. Mm-hmm. Mówimy tutaj tylko i wyłącznie o kwestii oszczędności. No to spróbujcie je przez jakiś czas pozamykać i zobaczycie, jak mniejsze będzie zużycie i jak lepiej będzie utrzymywać się też temperatura w pokojach. A skoro już jesteśmy już przy podzieleniu pomieszczeń, tak, czyli zamykamy je drzwiami, to fajnie na grzejniki założyć termostaty, takie, którymi możemy sobie zaprogramować, tak, i ustawiać sobie, jaka temperatura ma być o której godzinie. Bo w tym momencie, jeśli na przykład mamy garderobę i tam chcemy mieć przez cały dzień 19, załóżmy, stopni, a w sypialni chcemy mieć 20, to jak potwieramy te drzwi, no to nam się to wszystko wymiesza. Tak. Natomiast jeśli te drzwi są pozamykane, te pomieszczenia są jakby pozagradzane, w tym momencie jesteśmy w stanie lepiej sterować tą temperaturą i my mamy dwa rodzaje tych termostatów, tak, no nie? Przerobiliśmy trzy rodzaje, bo pierwszy to był zwykły skręcany taki, tak, ręczny. Taki, co macie te numerki i tam przekręcacie i macie tam 5 poziomów czy tam 6, no nie? Tak. Temperatury i sobie tak możecie taki ustawiać. Taki podstawowy, no nie? Tylko, że to jest, minus jest taki, przynajmniej dla mnie, że jak ustawicie jakąś temperaturę, to ona jest 24 godziny na dobę, ta sama w tym pomieszczeniu. A wiadomo, że możecie zrobić tak, że na przykład w tym pomieszczeniu was nie ma przez ten cały dzień i tam nie ma potrzeby, tak, grzać na tym poziomie takiej temperatury. Dlatego wymieniliśmy to najpierw na takie termostaty, którymi po prostu można je programować już na samym termostacie. Tak? Po prostu. I ustawiacie sobie na przykład, że w nocy w sypialni macie 19-20 stopni, a za dnia załóżmy 22 albo coś, tak, takiego. Tak, albo po południem 22, jak nas was nie ma, to skręcacie całkowicie te grzejniki. Oczywiście, znowu tutaj podkreślam, że można to robić ręcznie. Jak mieszkaliśmy w bloku, to zawsze, gdy wychodziło się z domu, skręcało się grzejniki, żeby zaoszczędzić, bo to każda jednostka była osobno płacona i to były horrendalne kwoty za ogrzewanie. Suma summarum, trzeba było o tym pamiętać. Tutaj trochę rozluzowaliśmy się, po czym znowu spięliśmy się i zaczęliśmy na to zwracać uwagę. To jest bardzo ważne, jeżeli na przykład wiadomo, że... To... Tam by nam się to strasznie przydało, teraz tak, tak myślę. Studiowałam. No, studiowałaś. No. Ja byłem w pracy, bo wtedy nie pracowaliśmy jakby zdalnie, no nie? I w tym momencie przez, załóżmy, 9 godzin czy tam 8 godzin ten dom stał pusty, no nie? I w tym momencie, jeśli zapomnieliśmy skręcić grzejniki rano, to on to, naparzał. To naparzał, mimo że nas tam nie było. I w tym momencie... I myśmy płacili za ogrzewanie pustych pomieszczeń, no nie? Więc jeśli wy macie tą samą sytuację, że załóżmy, dzieci wychodzą do szkoły, wy idziecie do pracy, nikogo w tym domu nie ma przez cały dzień, to nie ma sensu grzać go tak bardzo. Można ustawić, załóżmy, godzinę przed waszym powrotem, dopiero zaczynacie grzać, tak, no nie? I dlaczego mówimy, że takie termostaty są super? Dlatego, że właśnie oszczędzamy w trakcie, gdy nas nie ma, w trakcie, gdy chcemy mieć niższą temperaturę, jak na przykład w nocy. A generalnie ciężko by było biegać po wszystkich pokojach i cały czas codziennie to ustawiać, bo to byłoby strasznie dużo czasu. A tak programujecie raz i macie po prostu z głowy. Jeszcze jest trzecia opcja na te termostaty, zupełnie zdalna, gdzie tutaj musimy je zaprogramować po prostu ręcznie na tym termostacie. Tak. Ale jest też opcja, która pozwala nam na zrobienie tego z telefonu komórkowego, gdzie w ogóle nie musimy mieć na przykład dojścia do grzejnika, więc nie musimy go dotykać. Robimy sobie to z telefonu i na przykład chcecie podnieść temperaturę bądź obniżyć, to też możecie to zrobić, nie ruszając się z łóżka. Taki mamy jeden.
taki mamy jeden. Reszta... Reszta jest ta taka, którą sterujemy jakby na grzejniku, a jeden mamy taki właśnie do aplikacji, że nawet siedząc sobie przed telewizorem w salonie, możemy sobie włączyć w tym momencie mocniej sypialnię. Bo wiemy, że za niedługo będziemy kąpać Mikołaja na przykład, no nie? A potem idziemy spać, więc ta temperatura w sypialni chcemy, aby się obniżyła. I przy tych urządzeniach bardzo zobaczycie sobie na ekogroszku też mniejszą stratę, bo z tego względu, że te grzejniki są obniżone w niektórych momentach, piec nie idzie na takich wysokich obrotach, nie podaje aż tyle ekogroszku, więc mamy od razu oszczędność. Te urządzenia kosztują, wiadomo, że trzeba w to zainwestować, ale tak jak mówiliśmy na początku, nie kupujemy wszystkiego w jednym roku. Myśmy to robili przez lata, no nie? Dochodziliśmy tak samo, do kolejnych etapów. Nie kupiliśmy etapów. Do wszystkich pomieszczeń od razu, tylko na przykład kupiliśmy do tych pomieszczeń, w których no, zmienia się ta temperatura, jak sypialnie czy biuro. A w tych pomieszczeniach, jak na przykład pokój wtedy Mikołaja, który nie był używany, no miał zwykłe termostaty, bo tam były po prostu grzejniki skręcone. Więc tak jak mówimy, po kolei wszystko już na takich małych zmiennych zobaczycie dużą zmianę. Dokładnie, dużą różnicę. Tak, w ilości węgla, który Wam zostanie. Oczywiście bezapelacyjnie i bez jakichś wymówek najwięcej daje oszczędności elewacja. Teraz aktualnie no, musi być ta elewacja i tak dalej. Wszystko zależy też, jaki styropian sobie wybierzecie, jaką grubość, ale to naprawdę bardzo wiele zmienia, więc jeżeli na przykład budujecie dom i przeklinacie, że jeszcze musicie zrobić do tego elewację, powiem Wam, że to jest ogromna oszczędność, którą od razu, no jeżeli nie macie porównania, to nie zauważycie, ale jest to ogromna zmiana, ponieważ dom nie jest tak kapryśny na pogodę. Tak. Wiecie, że na przykład wieje, i w domu od razu czujecie, że wieje, bo wywiewa Wam całe ciepło. Bo te mury jednak przepuszczają bardzo dużo i gdy na zewnątrz te mury mrozi, bądź przewiewa mroźny wiatr, to naprawdę od razu jest to odczuwalne w domu. Tak, i od razu to widać też na piecu. Na początku, jak tutaj przyszliśmy, to jeszcze nie było elewacji. Na początku, no, jak tutaj przyszliśmy i remontowaliśmy, no to i tak musiało się już grzać, no tak. Nie? Bo wiadomo, nie mogliśmy pozwolić na to, żeby nam tutaj rurki zamarzły i tak dalej. Więc w tym momencie każda zmiana pogody powodowała jakby w każdym tygodniu inny pobór tego ekogroszku, no nie? Odkąd zrobiliśmy elewację, od razu ten ekogroszek jest jakby stałym takim punktem, kiedy on spada, no nie? Aż tak nie skacze. No nie jest podatny, tak jak mówię, na pogodę, tak. Że wiemy, że na przykład będzie wiało, to już wiemy, że ten piec będzie pracował na najwyższych obrotach i naprawdę będzie ciągnął po kieszeni pest. Tak. Kolejną ważną rzeczą, przynajmniej dla nas, to co my akurat to mamy, nie każdy to ma, ale to jest po prostu, u nas to się nazywa wiatroław, to jest takie miejsce, które oddziela jakby cały dom. Łapie wiatr po prostu i to jest dobra nazwa. Cały dom od tego wiatru, no nie od wejścia, bo w tym momencie macie jakby podwójne drzwi, gdzie wchodzicie, tam gdzie załóżmy ściągamy, zostawiamy buty i później macie kolejne drzwi, którymi już wchodzicie do domu. Do no domu. Nie? Na przykład wnosicie zakupy i wiecie, musicie zrobić kilka kursów do samochodu i z powrotem, to od razu cały dom nam przemraża, a tak mamy zamkniętą tą część, zanim zdejmiemy kurtkę, buty i wszystko, to ta część już się ociepli i nie ma z tym problemu. Jeżeli ktoś nie ma, to zawsze warto postawić ściankę jakąś działową. Szklane teraz są bardzo fajne aranżacje i tak dalej. I to naprawdę dużo daje na przestrzeni całego domu. Powinniśmy to powiedzieć trochę wcześniej, gdy mówiliśmy o zasłonach i roletach. Kolejnym elementem są okna dachowe. Okna dachowe, one mają generalnie jeden plus z tego wszystkiego. Dają światło. Tak. Koniec plusów. Ponieważ latem nagrzewają pomieszczenia do abstrakcyjnych temperatur. Zgadza się. Zimą wyziębiają okropnie. No i pomysł na to jest jeden skuteczny. Tak, czyli rolety dachowe. My mamy akurat takie solarne, ale zewnętrzne, ale równie dobrze sprawdzą się takie zwykłe, po prostu materiałowe, które tak. sobie załóżmy założycie. Za parę złotych? Tak. Można je i kupić, też to nie? się sprawdzi, no nie? Tak. U nas to tak wygląda, że mamy po prostu te, które nam zjeżdżają, zamykają całkowicie to okno i w tym momencie tak jakby go nie było, bo nawet nie prześwituje światło w tym momencie. Tak. Ale też nie przechodzi też temperatura, zarówno to zimno w zimie, jak i latem gorąco. Tak, i pokazywaliśmy Wam akurat te rolety, które mamy. Założyliśmy w jednym roku do sypialni, w tym roku zakładaliśmy do pokoju Mikołaja. Zostały nam jeszcze dwa pomieszczenia, które zrobimy w kolejnych latach, ale nie są takie pilące. Natomiast latem bardzo dużo one dały i zimą dają przeokropnie wiele. Także to jest dobry patent i tak jak mówię, gdybyśmy nie mieli rolet zewnętrznych, to na pewno zaopatrzyłabym się w takie rolety wewnętrzne. Biokominek jest jako kolejny podpunkt, ponieważ
jest taki okres przejściowy, jak na przykład wrzesień, październik, gdzie jeszcze jest w sumie ciepło, ale wieczory są zimne i generalnie wypadałoby dogrzać, ale w sumie się nie opłaca. Bo jutro będzie 20 stopni i znowu będzie trzeba iść do tego pieca i go, załóżmy, przełączyć go na inny tryb, żeby on nie albo grzał. Albo wygaszać. No generalnie tak. Z tymi kotłami wyższej klasy jest tak, że jak raz go odpalimy, to lepiej, żeby on szedł przez całą zimę. I my też tak robimy, ponieważ wygaszanie i zapalanie to jest dodatkowa strata czasu i ekogroszku. Więc tutaj mamy biokominek, o który bardzo często pytacie, czy to ma sens i czy to w ogóle cokolwiek daje i grzeje. U nas daje bardzo dużo, z tego bardzo względu, że jeśli chodzi o nasz salon, który jest dosyć obszernym salonem, bo mamy biokominek w salonie, to w tym momencie biokominek potrafi podnieść nam tutaj jakieś 2 stopnie. Tak? Tak, temperaturę w całym salonie z kuchnią, przedpokoju i jeszcze ta temperatura idzie na górę i też tam jest w stanie złamać tą temperaturę na taką po prostu cieplejszą. Więc dla nas jest to super. Można wybrać biokominek, który jest zawieszany na ścianie, który grzeje tylko i wyłącznie jakby tym ogniem, który jest, no nie? Biopaliwem. Biopaliwo nie jest drogie, gdy zamawiacie je przez internet, ponieważ w sklepach budowlanych ta cena jest po prostu jest duża, bezsensowna. Czy to jakoś pachnie, czy to czuć? Troszkę czuć. Troszkę czuć, tak. Znaczy nie czuć tego, jak się jest w tym pomieszczeniu. Tak. Natomiast jeśli wyjdziecie na zewnątrz i wrócicie, to wtedy poczujecie ten zapach tego biopaliwa. Tylko że ono nie jest na tyle intensywne, żeby jakkolwiek przeszkadzało. Tak, ale biokominek nie ma żadnych substancji smolistych, dymów, sadzy i tak dalej. Absolutnie. Ja czyszczę biokominek i nie ma tam żadnego osadu, a korzystamy od czasu mieszkania w mieszkaniu, gdzie tam też mieliśmy biokominek, aby dogrzewać te wszystkie, co mówiliśmy wcześniej. I nigdy mi się nie zdarzyło, żebym miała ścierkę czarną od spalania. Ona jest po prostu szara od kurzu, bo tam kurz się, wiadomo, zbiera jak na każdej półce po prostu. Natomiast w żaden sposób nie jest to osad jakiejś sadzy jakiejkolwiek, więc to też się nie osadza na ścianach. Grzać grzeje. I tak jak mówiłam, można mieć na ścianę, można mieć taki stojący, który można uposażyć w szamotki takie kominkowe, które dodatkowo będą się nam nagrzewać i jeszcze trzymać dłużej. Fajne. I nam to gdzieś tak wydłużyło jakby grzanie co najmniej o miesiąc. Gdzieś tak miesiąc nie używaliśmy jako groszku, ze względu na to, że sobie co jakiś czas, załóżmy, nawet nie codziennie, bo czasami było przez 2-3 dni ciepło i później było zimno, włączaliśmy po prostu jak biokominek. Tak, i to też było tak, że gdy Mikołaj się urodził, zrobiło się bardzo chłodno, właściwie to był początek września, palić się nie opłacało i myśmy grzali tutaj tylko i wyłącznie tym biokominkiem i tu było okropnie ciepło, naprawdę okropnie ciepło. To z naszej perspektywy polecamy, myśmy przerobili aktualnie, to jest nasz drugi biokominek, tylko ten jest takim, no tą obudową taką kominkową. Taki bardziej kominkowy. No. Tak, bo poprzednio mieliśmy tylko ten na ścianę, ale on też był super. To wszystkie nasze pomysły, ale no, jeśli macie jakieś... takich sporo takich dodatków przy projekcie domu, okna tam i wieloszybowe, no nie? To już jest, kochanie, pomysł na to, co mogą tak, zmienić. Tak, to już jest, no to tak, ale mówię, wiesz, że... Co to, my wykorzystujemy. Gdyby mi ktoś chciał napisać okna pięcioszybowe, no to mówię, że okna pięcioszybowe, 17-szybowe okna. Tego już, to już chodziło o takie rzeczy, że co sobie możesz zrobić w domu, żeby zaoszczędzić jako groszek, a nie, że będziesz teraz okna wywalać. Pięcioszybowe! No. A jeśli macie jakieś wasze pomysły jeszcze na to, co wy używacie, no nie? Bo może, może czegoś nie powiedzieliśmy, a fajnie jest coś to super, wdrożyć. No tak, więc jeśli macie jakieś swoje pomysły, to co wy używacie, żeby zaoszczędzić sobie jako groszek, żeby po prostu tej energii uciekało wam mniej, no to piszcie w komentarzach. Tak, no wiadomo, że te ekogroszki też mają różną klasę energetyczną. Kupujemy kaloryczność, o dobrze. Mnie poprawia. Wiecie, jedne są takie bardziej kaloryczne, drugie mniej kaloryczne, no i wiadomo, jak że hamburger. To tam, jak hamburger. Ale no, nie będziemy już w takie jeszcze wchodzić, chodziło o takie sposoby. Także o tym mamy świadomość, że to tak coś, jest. Coś, co każdy w domu może zrobić, bo każdy może zasłonić firankę, każdy może przeczyścić ten piec. Każdy może odsłonić grzejnik, który jest za firanką, aktualnie się znajduje. Czyli to są takie proste, po prostu proste sposoby, dzięki którym zamknąć drzwi, dzięki którym możecie oszczędzić po prostu... Bardzo wiele? Tak. Niskim nakładem. Bo nawet, wiecie, zasłonić okna czy zamknąć drzwi to jest bezkosztowe, a daje naprawdę wiele, więc wydaje nam się, że mogliśmy wam w jakiś sposób pomóc, a może coś pokazać, o czym nawet nie pomyśleliście, a myśmy to przetestowali, no bo wiecie, Janusz i Grażyna.
Zostawcie kciuka w górę, jeżeli film okazał się dla Was przydatny, ciekawy, dowiedzieliście się czegoś nowego, to fajnie będzie, jeżeli udostępnicie go znajomym, przekażecie go dalej, może komuś się również to przyda, ta wiedza, więc zapraszamy bardzo serdecznie do tego, będzie nam niesamowicie miło. Do zobaczenia w kolejnych. I nie zapomnijcie o komentarzu, bo może macie jakiś jeszcze sposób jeden. Tak. Ja bym jeszcze jakiś wykorzystał chętnie. Tak, ale dajcie też znać w komentarzu, czy Wy używacie tych sposobów, czy znaliście te sposoby, czy wdrażacie. Będzie nam bardzo ciekawie to poczytać i zobaczyć, jak to tam u Was wygląda. Dokładnie. W praktyce. Także co? Do zobaczenia w kolejnym materiale. Było nam bardzo miło Was tutaj gościć z nami. I co? Pa! Pa!